Nazywamy się Fundacja Łada. Realizujemy projekt w ramach Małopolska Lokalnie, który zakłada 3 warsztaty cykliczne śpiewu, które są tutaj organizowane w Ogrodzie Rozmaitości w Krakowie. Projekt zakładał wciągnięcie społeczności ukraińskiej w naszą społeczność krakowską śpiewaczą, która bardzo prężnie się rozwija. To jest naszym celem, żeby jak największą ilość osób zainteresować muzyką ludową, edukować ich w kwestii kontekstu etnograficznego, dostarczać im informacji, w jaki sposób prawidłowo używać swojego ciała, żeby pieśń wybrzmiała w nich i żeby rezonowali odpowiednio, w zależności od tego, z jakiego pieśni pochodzi regionu, co jest kluczowym aspektem, aby poznać pieśni, które są tylko elementem kultury ludowej. Naszym takim głównym działaniem jest stworzenie społeczności, która będzie rozwijać i popularyzować dalej tą muzykę tradycyjną, która teraz już jest w Polsce zagrożona wyginięciem. Dlatego musimy w pewnym stopniu ją rekonstruować i popularyzować, żeby jako element naszej kultury i dziedzictwa nie zginęła. A tam za morami wysokie góry domom powiedzę. Lubię śpiewać bardzo, z dzieciństwa. I tutaj na warsztatach mamy taką nagodę. Ten drewni śpiew, który był tam sprzed wieków. I w ten sposób radość obejmuje każdego z nas, bo jest możliwość improwizować. A to tak samo duchowy rozwój dla każdego z nas i dla rodzin naszych. Oj, nie ma, nie ma, jak moja miła. Zapraszamy na nasze warsztaty. Można nas znaleźć na Facebooku oraz napisać do nas na naszego maila zespół łada@gmail.com.